Jak faktycznie mogło wyglądać miejsce, w którym narodził się Jezus? Jak mogły wyglądać pierwsze chwile Jezusa na świecie? Spróbujemy zastanowić się nad tym razem z Ferdinando Rankanem, autorem książki Byłem w tym domu, w życiu Jezusa jest także miejsce dla Ciebie. Zapraszamy Was dzisiaj na podróż w czasie. Bardzo możliwe, że w takiej właśnie grocie w okolicy Betlejem znaleźli schronienie Maryja i Józef i tam przyszedł na świat Jezus Chrystus. Ferdinando Rankan, nieżyjący już włoski kapłan, przyjął niezwykle ciekawą koncepcję swojej książki. Postanowił oprzeć się na wydarzeniach, które znamy z Ewangelii. Zwięzłe opisy ewangelistów ubogacił swoją wiedzą na temat geografii Palestyny, a także o realiach życia oraz zwyczajach ludzi tamtej odległej epoki. Aby ułatwić narrację, autor wcielił się w literacką postać chłopca sieroty, który został przygarnięty przez świętą rodzinę. To on relacjonuje wydarzenia jako naoczny świadek akcji rozgrywającej się w książce. Grota musiała być na tyle obszerna, że znaleźli tam schronienie nie tylko podróżni, którzy spodziewali się narodzin dziecka, ale także i osiołek, który w tamtych czasach służył jako środek transportu. Chłopiec, narrator opowiadania, tak opisuje grotę. Za dwiema małymi grotami służącymi za skład narzędzi pracy trafiliśmy na obszerną, odpowiednią grotę, w której był żłób. I dalej opisuje. Zobaczyłem żłób, z którego czuć było zapach świeżej słomy, nakrytej lnianymi kawałkami białego płótna, a na nich nowonarodzone dziecko, swą delikatnością uderzające oczy i serce oraz Maryję owijającą je w pieluszki, a przy niej Józefa obejmującego ją ze wzruszeniem i miłością. Zanim przejdziemy dalej do opowiadania o narodzeniu Jezusa, ważna informacja. Kupując książki w Paulinianum, księgarnia dla życia, pomagasz. Część dochodu ze sprzedaży książek przekazujemy na rzecz dzieci dotkniętych chorobą lub niepełnosprawnością. Przejdź do strony www.książkadlażycia.pl i przeczytaj więcej informacji. Wróćmy teraz do opowiadania księdza Rankana. Autor nie poprzestaje oczywiście na opisie strony zewnętrznej. Jego głównym celem jest wprowadzenie czytelnika w tajemnicę narodzin Boga, człowieka. Dlatego co rusz w toku opowiadania pojawiają się refleksje i myśli, które mają na celu ukazanie głębszego sensu przyjścia na świat Syna Bożego. Przykładowo wkłada w usta chłopca spontaniczne słowa radości, w których może odnaleźć się także czytelnik głęboko przeżywający przyjście Chrystusa w tajemnicy Bożego Narodzenia. Sen przerwał mi dochodzący z nieba śpiew, jakby wielkiego chóru. Na zewnątrz, na ciemnobłękitnym niebie zalanym światłem, śpiewały całe zastępy aniołów, chmary duchów niebieskich. Światu objawiła się chwała Boża i miłość zesłała na ziemię pokój. To nie sen. Melodyjne i uroczyste echo tego śpiewu rozlegało się pod niebem po odbiciu się od pól wokół Betlejem, gdzie ostatni spośród narodu wybranego, ignorowani przez wielkich Izraela, przez książąt i kapłanów, pilnowali trzód w swych ogrodzeniach. Paulinianum, księgarnia dla życia, przygotowała dla Was niespodziankę. Jest nią książka Prawdy wiary Kościoła o Maryi, którą można odebrać za darmo. Dostępna jest w wersji drukowanej lub jako e-book. Link do darmowej książki znajdziecie pod filmem. Wróćmy teraz do książki księdza Rankana. Józef i Maryja byli przekonani o tym, że narodzenie małego Jezusa będzie niezwykłym wydarzeniem i tajemnicą. Towarzyszyło mu wiele niezwykłych, a nawet mistycznych zdarzeń. W przywołanych słowach zwraca uwagę pewien szczegół. Mianowicie chłopiec wspomina, że Jezus narodził się bez trudu i boleści rodzącej matki. To echo starej tradycji, w myśl której Maryja, jako poczęta bez grzechu pierworodnego, nie doświadczyła bólu wrodzenia. Wynika to bezpośrednio z Księgi Rodzaju. Czytamy w niej, że jedną z kar za grzech pierwszych rodziców, Adama i Ewy, było to, że kobieta będzie w bólu wydawała swoje potomstwo na świat. A zatem, skoro Maryja wolna była od grzechu pierworodnego, nie dotyczyła jej także i ta konsekwencja,
poród w cierpieniu. Nasz mały bohater przywołuje jednak jeszcze inne zdarzenie. Chłopiec, narrator opowiadania, wypowiada swój zachwyt, który może być pomocą w medytacji, a także modlitwą czytelnika. Jezu, mały, rozkoszny Jezu, witaj wśród nas. Odtąd aż do końca czasów niebiosa i ziemia za pośrednictwem liturgii będą słyszeć słowa proroka Puer natus est nobis, dziecię nam się narodziło. Mały, drogi, olbrzymi skarb dla całej ludzkości. Narodziłeś się, Jezu, niespodziewanie. Wyszedłeś z łona Maryi bez trudu i bólu i teraz zobaczyłem Cię tutaj, w tym żłobie, otulonego pieluszkami oraz czułością Józefa i Maryi. Uklękli przed Tobą, kontemplowali Cię i adorowali. Kim byli owi ostatni, których wspomina nasz młody bohater? Tego oraz wielu jeszcze innych ciekawych i budujących rzeczy dowiecie się z książki. Pamiętajcie, że kupując tę książkę możecie zrobić coś dobrego dla dzieci dotkniętych chorobą. Do zobaczenia w następnym filmie.